Dzisiaj sprawdzę działanie kwasu solnego na srebro. Specjalnie do tego eksperymentu zakupiłem taki łańcuszek srebrny. Nie zapominajcie tylko o okularach ochronnych, rękawiczkach ochronnych i masce z pochłaniaczami. Ja oczywiście mam założoną maskę i okulary ochronne. Kwas solny o stężeniu 38%. Czas sprawdzić, co się stanie z łańcuszkiem. Może zniknie, może nie. Jeszcze nie zniknął, jest dobrze. Chyba żadna reakcja nie zachodzi. Mam tutaj jeszcze blaszkę z ocynku, żeby udowodnić, że to kwas solny. Jak widać, reakcja jest natychmiastowa.
Jeszcze raz go przetestujemy. Jeżeli by ktoś chciał, zapraszam do siebie na Instagrama. Link w opisie pod filmikiem. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału i dodawania łapek w górę. Dziękuję, pozdrawiam.